Cześć Wam ludziska. Dzisiaj taka nietypowa sprawa. Właśnie dostałem informację, że tutaj w miejscowości Różana koło Mieroszowa podczas prac budowlanych wykopano Panzerfausta. Panzerfaust, chyba nie muszę nikomu mówić, co to jest. Broń przeciwpancerna. Właśnie jadę na miejsce, z tym, że ja jechałem od strony Mieroszowa i już miałem się przy tej lokalizacji zatrzymać, ale trochę getry mi zagrały, bo zauważyłem, że tam stoi radiowóz, więc zawinęłem na stronę, w stronę Łącznej i pojechałem prosto. No i wracam i teraz wolniutko będziemy wracać i przejedziemy powoli koło tego miejsca. O, wiejskie klimaty mamy, proszę bardzo. Myślę, że policja teraz oczekuje, zabezpiecza ten teren i czeka na ekipę saperów, prawdopodobnie z Głogowa. No cóż, historia nie daje o sobie zapomnieć. Tak samo jest i chociażby właśnie z tym Panzerfaustem, tędy szła historia. Ja przypomnę, że od tego miejsca, gdzie znaleziono Panzerfausta jakieś 13 lat temu, z Agnieszką żeśmy znaleźli na polu tam kulę od muszkietu. Ja już kiedyś o tym na filmie mówiłem. Dobra, ludzie, jadę powoli. Mam nadzieję, że gliniarze mi nie schaltują. No bo tak, jedną ręką ja trzymam aparat, może być kicha trochę. Nie wiem, jak to mądrze zrobić tak naprawdę. A, myślę, że mają swoje zajęcie. To jest na takim rozwidleniu dróg z Mieroszowa droga prowadząca na Kochanów. O, tutaj mamy Różaną, ja jadę z Łącznej. Jedna droga prowadzi na Kochanów, a druga droga na Łączną i dalej na Chemsko. Dobra, zwolnimy, zredukuję sobie bieg. O, cyk fuch. No teraz mogę mieć działę za to, że trzymam telefon w dłoni. Stoją. Gdzie to jest tutaj? W tym miejscu. Nie jadą za mną? Nie jadą. Dobra, wyłączam. Nie ma co nadwyrężać służb policyjnych, bo właściwie to nie powinienem trzymać w dłoni telefonu i jednocześnie kierować. Także miłej służby, panowie, co złego, to nie ja. Trzymajcie się, sytuacja jest dynamiczna, w oczekiwaniu na patrol saperski. Policja zabezpiecza teren. Od wieści od Kulawego mamy godzinę 10:17, czwartek.